Ja mam tam sporo dosyć uwag, bo trochę poczytałem tą frapującą lekturę, ale dzisiaj nie tylko na komisjach. Natomiast kluczowe sprawy, które rzutują na budżet i jego realizację, to środki z zewnątrz. I tam jest takie stwierdzenie, już tutaj nie pamiętam, jest nawet napisane, strona 44, otrzymane środki na inwestycje Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Interregu i Regionalnego Programu Operacyjnego. I chciałbym, żeby pan burmistrz Banach odpowiedział na pytanie. Mianowicie, środki na ścieżki rowerowe 6 490 521. Te środki są na 100%, panie burmistrzu. To jest na ścieżkę Lubczyna Park Przemysłowy i Stargardzka Podańsko-Danowo. Te dwie ścieżki. 6 490 000. Są te pieniądze, bo wyraźnie jest napisane w główce. Otrzymane środki na inwestycje. Otrzymane. To nie jest przewidywane do uzyskania, tylko otrzymane. I mam pytanie, czy one już są na koncie na przykład? Tu jest małe sprostowanie faktycznie. Te środki, o te środki aplikujemy, także one nie są otrzymane. To jest mały błąd. Przepraszam, tak jest, tak jest. Natomiast aplikujemy. Z tym, że te są wszystkie, to mamy zapisane. Proszę? Jeżeli chodzi o Maszewską, bo... Maszewska to jest druga pozycja na liście o dofinansowanie. Tak? Kolega Łabiński tutaj ma jakieś informacje w tym przedmiocie, także proszę się zgłaszać, może pana radnego Wojciechowskiego. Ja tylko sprostuję, że Maszewska to są dwie inwestycje. Jedna to jest Maszewska, czyli tak zwana cały czas schetynówka, druga zakładowa i tak dalej, i tak dalej. To już są somorskie środki na tak zwane tereny przemysłowe w Goleniowie. Wojtek, bardzo proszę. Ja tu dokończę tylko... Dobrze, dobrze. Maszewska zakładowa, o czym pan burmistrz powiedział, 3 miliony złotych, to jest, tak? To jest schetynówka chyba. Somoski. Są te pieniądze, bo jest napisane, że są. 10 kilometrów przed Goleniowem. 3 miliony schetynówka, panie burmistrzu. To jest. 3 miliony na drugim miejscu w schetynówce teraz. Czyli czekamy praktycznie tylko na potwierdzenie. Dotacja z powiatu na Maszewską zakładową 1 210 000. Jest uchwała intencyjna. Jest uchwała. Co prawda rozumiem, że to jest ta transakcja wiązana, gdzie panie skarbniku, żeśmy chyba z rezerwy oświatowej dali pieniądze i czy to jest tak fair zgodnie ze sztuką? Dlaczego z rezerwy oświatowej? No bo to jest... To jest w oświacie, bo budynek oświaty. W oświacie pozostaje. Powiecie, tak, bo no. Powiecie jest ten budynek w oświacie. Dlatego jest czyli te pieniądze z oświaty wyciągamy i czy to jest prawidłowo? Czy to jest oświata u nich? Nie dajemy na oświatę, tylko dajemy zupełnie na inny cel. A termomizacja budynku oświatowego, takiej samej klasyfikacji budżetowej są te środki. No tak, ale to jest pizzi fotomontaż, bo... To starostwo wskazało nam, gdzie mamy na jaki cel mamy przeznaczyć te środki. No tutaj widzę tak trochę, lekki przekręt. Bank Gospodarstwa Krajowego 1 891 000. Są te pieniądze? Jeżeli chodzi o Bank Gospodarstwa Krajowego, jest 1 343 000 na realizowany budynek, ponieważ po przetargowej 30 marca składamy, do 30 marca wnioski na fabryczną, te 27 mieszkań w trzech segmentach oraz na remont klinisk tego budynku też do 30 marca i wtedy ponad 400 tysięcy będzie na te dwa cele. Regionalny program operacyjny 6 milionów, ZAS 4 miliony, dom środowiskowy 2 miliony. Złożone są wnioski. Czyli też nie ma, wszystko jest w trakcie, tak?
otwarte bramy 2490. Też w trakcie. Też w trakcie. Rampa 4 miliony. Interreg. Interreg. Też w trakcie, tak? Pierwszy kwartał przyszłego roku. Wniosek. Modernizacja zabytków Tarnówko, Święty Jerzy, 1050 z RPO. Wnioski są składane. Jak? Wnioski są złożone. Tak, są no, no czyli trzeba tam nagłówek zmienić, nie otrzymane, tylko no, aplikujemy ośrodki, bo to trochę jest nie fair nas było wprowadzać, a to jest w sumie 27 489 7000, a więc nie jest to 5 zł. Pan radny zajmę, proszę was. Proponuję zmienić zaplanowane, tak jak to pan radny. Dokładnie, sobie.